Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jan nauczał, pytały go tłumy: cóż więc mamy czynić? On im odpowiadał: kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma, a kto ma żywność, niech tak samo czyni. Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest i pytali go: nauczycielu, co mamy czynić? On im odpowiadał: nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono. Pytali go też i żołnierze: a my co mamy czynić? On im odpowiadał: nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu. Pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. To nie przywódcy religijni pragną się nawrócić, ale zwykli Żydzi, ci, którzy znajdowali się na marginesie społeczności żydowskiej, czyli poborcy i żołnierze. I w tych przywódcach jest oczekiwanie na to, że to Jezus będzie ich słuchał, będzie wypełniał to, czego nauczają. Oni nie byli otwarci, przygotowani na słuchanie tego, co mówi Bóg. Oni oczekiwali, że Bóg ich będzie słuchał. Warto zwrócić uwagę na to, że podobna postawa jest także w naszym życiu chrześcijańskim. My chcielibyśmy, żeby Bóg wypełniał nasze plany, naszą wolę, to, co zamierzamy, to, czego głęboko pragniemy. Faryzeuszów nie poruszało słowo Pana, nie budziło radości, nie dawało pocieszenia. Oni odczuli ogromne zagrożenie dla swoich władz. Nie potrafili przyjąć innego spojrzenia, innego rozumienia Biblii. Tylko to, jak oni Biblię interpretowali, było dla nich do przyjęcia. Czytali ją, pomijając Ducha. Nie można czytać litery, nie biorąc pod uwagę Ducha. Wypełniali wszystko, co nakazywało prawo, przez co mieli świadomość bycia bezbłędnymi. I na tym polegała ich pycha. A tam, gdzie jest pycha, tam są oczy zamknięte i uszy zamknięte i serce niezdolne do przyjęcia słowa Pana. Stawiali w swoim sercu opór nie tylko ludzkim słowom, ale również Słowu Bożemu. A ono przecież przychodzi na dwóch płaszczyznach. Na płaszczyźnie litery i ducha. Litera wymaga ożywienia przez ducha. I w życiu człowieka wierzącego nie chodzi o to, żeby być bezbłędnym, ale prawdziwym. Bycie prawdziwym to jest bycie czystym. A to oznacza błogosławionym. Piękno człowieka nie jest w jego umiejętności nieustannego uczenia się. Piękny człowiek to ten, który potrafi się uczyć. Potrafi się uczyć od wszystkich, korzystając z ich mądrości, z ich wiedzy, z doświadczenia. A tam, gdzie potrafimy się uczyć, tam równocześnie mamy zdolność do dokonywania korekty naszych poglądów. Ta korekta poglądów, korekta naszego myślenia powinna być nieustannie czyniona, kiedy słuchamy Słowa Bożego. Piękne jest człowieku to, że stawia pytania, które zmierzają do rozeznania tego, jak powinniśmy żyć. I ci, którzy spotkali Jezusa, są otwarci na Jego prawdę mieszkającą w Słowie. Każdy, kto spotyka Jezusa, jest
otwarty na prawdę, jest zdolny do obrony tej prawdy, którą przyjął jako własną. A zatem początek przemiany tej duchowej rozpoczyna się od otwartości serca, od pragnienia słuchania i usłyszenia, od zdolności przyjęcia słowa. Otwartość łączy się z umiejętnością słuchania. Otwartość łączy się z głęboką, duchową wrażliwością serca.